Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony pelminecraft.pl, a oto Minecraft 1.5 pre-release, który zwiastuje to, że za niecały tydzień, a dokładnie w środę 13 marca, powinniśmy otrzymać pełną wersję Minecraft 1.5. W tym odcinku nieco podzielę się z wami tą dobrą nowiną i wstępnie powiem, co zostanie dodane, a w następnym materiale odnośnie aktualizacji wspomnę nieco szerzej o wprowadzonych zmianach. Zatem, co w tej wersji otrzymamy? Zapewne nowe płytki naciskowe, o których niedługo powiem więcej, nową rudę kwarcu, jest również blok redstone dodany, hopper, czyli lejek, panel słoneczny, dropper i komparator. Dodatkowo, jak widzicie, z rudy kwarcu można wytworzyć kilka nowych bloków kwarcu, półpłytki, jak i schody. Także tak wszystko się to prezentuje. To tak jak mówię, jest raczej taka dobra nowina niż prezentacja całej zawartości, ale tak wstępnie wiecie przynajmniej, co zostanie dodane. Zatem to tyle na dziś. Słuchajcie, słyszymy się niebawem. No i być może jutro będzie jakiś ciekawy livestream. Zatem, moi drodzy, to wszystko na dziś. Wpadajcie również na mojego fanpage'a oraz Twitcha. Wszelkie linki dostępne w opisie, również do tej wersji Minecrafta. Zatem to wszystko na dziś. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.